Halo, halo. Halo, halo. Tu Ptasie Opowieści. W tym podcaście będziemy luźno rozmawiać o rodzicielstwie, związkach i naszych pasjach. Zapraszamy! Cześć, to już czwarty odcinek pierwszego sezonu naszego podcastu Wokół Ciąży. No tak, no dzisiaj będzie taki luźny storytelling, bo będziemy mówić nasze historie ciążowe, a ja mam taką nadzieję, że wyciągniecie z tego może jakieś inspiracje dla siebie. Okej, zacznijmy od tego, jak się w ogóle dowiedziałyśmy, że jesteśmy w ciąży. Myślę, że u mnie to było bardzo klasycznie, czyli po prostu zrobiłam test ciążowy, przy czym w przypadku Teosia ten test ciążowy wyszedł mi negatywny. Ale czułam, że coś jest nie tak, powtórzyłam na następny dzień i już wyszedł pozytywny. Potem też jakby nauczona doświadczeniem pierwszej ciąży, którą poroniłam, poszłam sobie zrobić badania beta-HCG, no bo one są jakby no niepodważalne. I wyszła mi ta ciąża. Od razu powiedziałam też o tym mężowi. Natomiast najbliższym, czyli tam rodzicom, rodzeństwu, powiedzieliśmy dopiero wtedy, kiedy tą ciążę potwierdziłam u ginekologa, kiedy usłyszeliśmy bicie serca. No, ja myślę, tak, jesteśmy siostrami, bo mi też testy ciążowe wychodziły ujemne. No i ja faktycznie miałam tak, nie pamiętam dlaczego, ale poszłam zrobić to beta-HCG. Chyba po prostu mi się wtedy spóźniał okres i wyszła ciąża. I dzwoniłam wtedy do naszej pani ginekolog, czy ja mogę dziś przyjść, czy mogę przyjść od razu. I pamiętam ten moment, jak wyszłam do gabinetu, wyciągam jej wyniki tych badań. Ona, a to już rozumiem, dlaczego pani tak szybko chciała przyjść. No i to było boskie. I pamiętam, że Szymon akurat tego dnia pojechał na deskę razem z mężem Ani, więc dzwoniłam do niego i był taki zszokowany przez telefon i w ogóle, no, fajnie to było. A rodzinie jakby od razu mówiliśmy. To faktycznie była młodziutka ciąża, no ale ja też, tak jak w wcześniejszych odcinkach mówiłam, szybko poszłam na zwolnienie lekarskie, więc... No tak, będziesz kłamać, prawda, że... Znaczy, no będę kłamać. No jestem w domu, teściowie są na dole, więc widzą, że przestaję chodzić do pracy. Więc szybko to wyszło. I pamiętam też, że do mojej przyjaciółki też zadzwoniłam i powiedziałam tak, jestem w ciąży, wow, i w ogóle. No. Ja natomiast pamiętam, że jak byłam w ciąży z Julkiem, to też odnośnie naszej lekarki prowadzącej, bo mamy tą samą, miałyśmy tą samą, że przyszłam do niej z wizytą. I ona chyba myślała, że to jest taka wizyta po prostu kontrolna, mniej więcej po roku od ostatniej naszego spotkania. I to był też taki etap, że moja starsza siostra tam urodziła dziecko, też... No i po prostu ona dopytywała, co tam u niej, jak tam, coś tam i tak dalej. I tak, no dobra, a pani to z czym przyszła? I ja jej pokazuję właśnie wyniki beta-HCG. Ona tak, to co mi pani tutaj głowę siostrą zawraca? Tu poważny temat mamy. Także to było takie fajne. Tak, w ogóle mamy fajną panią ginekolog. No i tak jak powiedziałaś, że nasza siostra starsza rodziła, to ja na przykład pamiętam, jak inaczej była przeżywana każda ciąża w rodzinie. Dlatego, że ty z Teosiem to była pierwsza ciąża. Ja mam wrażenie, że do ciebie non stop ktoś pisał, jak się czujesz, jak się masz, co się dzieje. Czy kopię, czy nie kopię, ile kopał. Tak, czy mogę dotknąć brzuszek. Ja czułam się troszkę tak jak księżniczka. Czyli przyjeżdżałam do domu i wszyscy wszystko mi podawali, bo to był taki szczególny czas. Tak, no a u mnie to było takie wow, dlatego że była pierwsza dziewczyna, tak? Ale też miałam takie wrażenie, że to nie jest ten poziom zachwytu nad ciążą, że oczywiście każdy był ciekawy, czy się wszystko dobrze dzieje, po wizytach zawsze przesyłałam zdjęcia z USG, pisałam jak wygląda, ale ciąże już były normalne, tak? Już po prostu jeszcze tego samego roku nasza najstarsza siostra rodziła synka, więc ja byłam już trzecią. Taki przesyt był trochę chyba. No, i ja też mam trzecia ciąża w rodzinie. Tak, ja też mam takie wrażenie, że przy Teosiu wszyscy pamiętali, kiedy ja mam wizytę u ginekologa. A już na przykład przy Julku, czy przy kolejnych tych ciążach, to było tak, że oczywiście każdy był ciekawy, ale nie pamiętało się tej daty, więc trzeba było po prostu napisać, co tam, jak tam
i tyle. Tak, trochę jak teraz z wizytami dzieci u lekarzy, tym bilansami, że na początku to faktycznie, a ile ma, a jak to wychodzi, a teraz po prostu piszemy sobie, że po bilansie takie waga, taka coś, tyle, taka masa. Ale to już jest takie, okej, dobra, bo już tyle dzieci jest w rodzinie, że spoko. I jest temat, o którym w ogóle myślę, że nagramy jakiś osobny podcast, bo on jest dla nas bardzo ważny, ale jest taki trudny. Trudny, bo tutaj chodzi o poronienie i o to, że ja przez większość ciąży i w ogóle jak miałam pójść na badanie i na wizytę do ginekologa, to ciągle się zastanawiałam, czy wszystko będzie dobrze. Że pomimo tego, że w którymś momencie już piękne miałam wyniki tam już pod koniec drugiego trymestru, to jednak były takie obawy, czy wszystko będzie okej. No ja jeszcze musiałam brać te durne leki na tarczycę przecież. No tak, to miałaś jeszcze to. No u mnie było to samo, bo my poroniłyśmy pierwszą ciążę i potem przyszła ta druga. I ja miałam wręcz coś takiego, że ja do momentu skończenia pierwszego trymestru, do momentu zrobienia tego USG genetycznego, to ja się nie potrafiłam do końca cieszyć tą ciążą. Ja byłam tak zblokowana psychicznie, że ja nawet nie nawiązywałam więzi z dzieckiem. Mhm. Znaczy, a przynajmniej nie w takim aspekcie, jak przy pierwszej ciąży, bo u mnie pierwsza ciąża to było pewnie w 10 tygodniu, więc to było w sumie już na końcówce tego pierwszego trymestru. I mówię, byłam bardzo, bardzo zblokowana. Potem, po tym pierwszym trymestrze naprawdę odetchnęłam z ulgą i jakby już wróciłam na te psychiczne tory tak w porządku, natomiast przed każdą wizytą, a przede wszystkim przed tymi USG, tam potem jakieś połówkowe tego, po prostu mnie to bardzo stresowało. Stresowało mnie, czy któregoś razu nie usłyszę czegoś, że coś jest nie tak. I to jest taki jakby negatywny aspekt ciąży. No i coś takiego, co zostanie, bo ja nie wiem, czy przy drugiej ciąży też tak miałaś, że pomimo tego, że już Teoś był urodzony, to panikowałaś, że coś może być z Julkiem? Tak. Dla mnie w ogóle chyba największa panika zawsze jest przy tym pierwszym USG, tym właśnie przy pierwszym trymestrze, bo ono jest takie, tam jest ten zespół Downa i tak dalej, że może coś tam wyjść. Natomiast każda wizyta jest trudna, ciężka. Nie rozmyślałam w trakcie całej ciąży tak dużo o tym, bo nie miałam też na to czasu. Ale dużo rozmyślałam, natomiast przy drugiej ciąży mam wrażenie, że ja się chyba bardziej bałam porodu, bo już wiedziałam, co mnie spotka. Przy pierwszej to masz takie, poród jest ciężki, poród boli, poród to i tak, ale jakby do końca nie wiesz, co to jest ten poród. I o ile przy pierwszej ciąży się też bardzo bałam, bo ja oczywiście, moje dzieci musiały się rodzić po terminie i ja w ogóle spanikowana wywoływaniem ewentualnym ciąży. Porodu. Boże, porodu, tak. Ciążę wywołał mąż. Porodu. To naprawdę pamiętam, że to był już minął mi ten termin przy Teosiu i ja byłam serio gotowa zapłacić za cesarkę. Już miałam rozmawiać z mężem na ten temat. Całe szczęście, że nie spanikowałam. A przy drugim jakby wiedziałam, że urodzę naturalnie, że nie będę jakieś tam robić odskoków w stylu, nie wiem, cesarka czy coś. Natomiast strach też jest duży i im bliżej do końca, tym on się potęguje. Znaczy ja też panikowałam, jak to będzie podczas porodu. Strasznie. Znaczy, że wiedziałam, że jestem już w ciąży, i nic się nie zmieni, tak? I że po prostu muszę dojść do końca. Przy czym ja jeszcze miałam taką wizję, mnie cesarka przeraża. Jakby taka wizja tego, że właśnie ktoś mnie tnie. Jeszcze miałam koleżankę, która oczywiście znieczulenie jej nie zadziałało podczas cesarki, więc taka panika totalna naokoło. Ale z drugiej strony ja uczestniczyłam w Ani porodzie i wiedziałam, że to jest do przeżycia. I tego tak kurczowo się trzymała. To jest do przeżycia. Nie dotykać na skurczach, będzie do przeżycia. Szczególnie, że moja mama już po moim porodzie powiedziała mi ku pokrzepieniu serc, że myślała, że ja nie urodzę, bo jestem największą panikarą, jeżeli chodzi po prostu o jakieś odczuwanie bólu i tak dalej. Natomiast jakby okazało się, że wcale tak źle nie było. Tak, ale trochę zeszłyśmy na taki temat porodowy. A to pewnie kiedyś omówimy. Tak, więc wróćmy do tematu ciąży. No i tego, co ja strasznie przeżywałam, czyli mojego złego samopoczucia, a właściwie tego, jak to rzutowało
na naszych partnerów. No bo tutaj wchodzą dwa tematy, czyli jedno to, że nagle w domu większość rzeczy musiał robić mój mąż, no bo ja... Tak, Agaty nie było przez pierwsze dwa trymestry. Tak, tak. Ja sobie gdzieś tam umierałam w łóżku, zamknięta, oddzielona od wszystkich. Chociaż pamiętam, że starałam się wstawać i się z nim witać. Fajnie. Tak, no ale to jest drugi temat, czyli libido w ciąży. Tak. To może jakby jeszcze ta kwestia samopoczucia, to już omawiałyśmy, jak myśmy się mniej więcej czuły. Natomiast jeszcze do tego dochodzi aspekt hormonów i u mnie, według mojego męża, to w ogóle moja ciąża była taka, że ja tak pierwszy trymestr to ja w ogóle spałam, więc nie miałam dla niego czasu. Co się wiąże z tym, że no jakby nie było zbliżeń między nami. Natomiast oprócz tego byłam, nie wiem, jakoś rozchwiana emocjonalnie. I on miał takie wyobrażenie o mojej ciąży. Czyli, że ona była trudna. I potem całe szczęście. Przyszła ciąża mojej, naszej starszej siostry i ciąża Agaty. I mój mąż zobaczył, co to znaczy trudna ciąża. I pamiętam, jak przyszedł do mnie i mówi, że wiesz co, ty to miałaś jednak łatwą ciążę. Nie doceniałem cię. Jest, czyli był sens w tych wszystkich moich cierpieniach. Tak, natomiast ja ogólnie mam tak, że jestem... Nie wiem, czy może być, można być podatnym na hormony, jeżeli chodzi o takie wywoływanie jakichś konfliktów. Czyli chodzi mi po prostu o to, że jak u mnie się zbliża miesiączka, to ja po prostu chodzę nabuzowana. I tak samo było w ciąży, że był taki moment, że naprawdę chodziłam nabuzowana. I ważne jest wtedy to, żeby druga strona przede wszystkim to zrozumiała. To nie chodzi o to, że ona się musi zgadzać na to, że się... nie wiem, wydrzesz na niego, ale żeby rozumiała, że są te hormony, które sprawiają, że płaczesz na reklamie, płaczesz jak zobaczysz malutkiego pieska, a ja byłam przede wszystkim, ja dużo płakałam, ja w ogóle jestem, często płaczę na reklamach. Że nie oglądasz filmów, gdzie dzieciom dzieje się krzywda. Tak, że nie oglądam dokładnie, że to jest dla mnie po prostu nie do przejścia wtedy film, że czasami sobie coś wrzucę do mojego mózgu i po prostu cały dzień chodzę jak struta. I fajnie jest, jeżeli ta druga strona to rozumie. Fajnie jest też pod takim kątem, tak mnie teraz naszło, nie mówić, nie pytać kobiety w ciąży, ile przytyła, o jaki masz duży brzuszek, bo są kobiety, dla których to jest na przykład temat ciężki, tak? W dobie jakby też dzisiejszego takiego kultu kobiecego ciała. O, wyglądasz tak ładnie, pewnie chłopczyk albo dziewczynka, nie wiem, przy którym teoretycznie... Nie, dziewczynka ci chyba odbiera urodę, tak? A, no właśnie. Więc coś takiego. A czy rodzisz chłopca. Czy tak, czy na przykład na takiej zasadzie, to jesteś w szóstym miesiącu, a ty masz już taki duży brzuch. No, wiecie... Po co takie komentarze, jeżeli kogoś to może urazić i dla was się to wydaje zwykły komentarz, a dla kobiety w ciąży, w której po prostu buzują te hormony, to może być powód do tego, że ona pójdzie do pokoju i będzie płakać. Tyle. A libido? Libido. Aha, mówiłeś na temat libido. No, u mnie z libidem był oczywiście problem w pierwszym trymestrze, bo spałam. Natomiast jeżeli chodzi w drugim, to się tam niby mówi, że to jest po prostu taki wystrzał i po prostu bogina seksu, nie wychodzi z łóżka, 10 razy dziennie to mało. U mnie tego nie było. W sensie ja wróciłam na właściwe tory i tyle. I to się w sumie utrzymało do trzeciego trymestru. Nie zauważyłam, żebyśmy w drugim jakoś bardziej te zbliżenia były wzmożone, w sensie czy liczbowo, czy nie wiem, czy pod jakimś innym kontekstem. W trzecim trymestrze natomiast, no ja nie uważam, że ja miałam jakiś olbrzymi brzuch, albo nawet jeżeli miałam olbrzymi brzuch, to ja byłam mobilna. Więc też nam po prostu to nie przeszkadzało i tyle. Tak, ale ja bym chyba tutaj powiedziała, bo że istotne jest to, że znów, bywa różnie, tak? I że po prostu może być tak, że całą ciążę, część ciąży wasz organizm nie będzie potrzebował seksu, nie? No i fajnie jest mieć partnera, który to rozumie, a z drugiej strony, żeby też nie doprowadzić do takiej sytuacji, że nie mam ochoty na seksu, to nawet się, na seks to nawet się nie przytulimy, nie pocałujemy i tak dalej, i tak dalej. Że to też jest ciężka sytuacja dla partnera, no bo jednak to jest pewien sposób okazywania bliskości, miłości, więc warto o to zadbać. Warto zadbać, żeby jak nie w ten sposób, to w jakiś inny starać się to, nie wiem, rekompensować, żeby... Tak, i też, żeby o tym porozmawiać, tak? Bo to też nie chodzi o to, żeby się odwrócić bokiem i nie boli głowa,
tylko po prostu jasno powiedzieć. Jestem w ciąży, na chwilę obecną nie odczuwam pociągu, albo na przykład, nie wiem, odczuwam, nie wiem, suchość pochwy, bo i takie sytuacje na przykład w ciąży zdarzają. Można porozmawiać z ginekologiem, że nie mam popędu, albo na przykład boli mnie podczas współżycia, co mam z tym zrobić? Bo czasami są na to proste rozwiązania. Tak, a jeżeli nie porozmawiam z nikim, no to tak naprawdę nie będę, tu trochę odepcham dodatkowo jeszcze partnera od siebie. Potem jak urodzę, no to też jest jakiś czas, w którym, żeby wrócić do tej sprawności nie wiem, seksualnej, żeby w ogóle podjąć na nowo współżycie, to też troszkę czasu mija. No, dobra. Także gadajcie z partnerami, bo to jest najlepsze, co możecie zrobić. Tak. I ja bym powiedziała, że też gadajcie o tym, co się dzieje w waszym ciele i tu już nie chodzi o seks, ale nie wiem, o to, czy na przykład czujecie ruchy dziecka, bo to jest rewelacyjne, znaczy w ogóle ten pierwszy przepływ, bo to ciężko tak powiedzieć. Jakby taka rybka troszkę, tak, nie? Taka rybka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie powiedzieć o tym, że wiesz co, wydaje mi się, że czuję taką rybkę. Trochę to przypomina wzdęcia. Tak, dokładnie. To trochę przypomina wzdęcia, naprawdę. No, ale warto o tym popowiadać i tak angażować trochę w taką waszą fizyczność partnera, żeby właśnie bo tam jest, bo wam, bo nam jako kobietom jest o wiele łatwiej nawiązać więź z dzieckiem, bo my to dziecko czujemy co chwilę. A partner musi ją jakby nawiązać przez was, bo to wy mu musicie, no nie wiem, przykładowo pozwolić dotknąć tego brzucha, czy powiedzieć, że o słuchaj, moje dziecko teraz nie śpi, bo na początku tego nie widać, potem to już są fale i doliny na waszym brzuchu, nie? Czy na przykład pupa wypięta i brzuch na prawo. Wspaniale. Natomiast, tak jak właśnie mówię, zachęcajcie też ich do tego, może na przykład śpiewa dziecku, może poczyta, może z nim porozmawia. U nas, i to jest chyba takie moje jedno z najwspanialszych wspomnień z ciąży z Teodorem, nauczyliśmy Teodora odpukiwać. Czyli naciskaliśmy na brzuszek, a on w tym samym miejscu nam odkopywał. I to było niesamowite, bo to było realne nawiązanie więzi z dzieckiem, komunikacja taka. Tak. No ciekawe, co takie dziecko w brzuchu myśli. Przestań mnie stukać! A kopnę go, niech da mi święty spokój. A ja jeszcze do tego budowania relacji partner a dziecko powiedziałabym, że tu jest potrzebna rozmowa, dlatego, że pewnie znacie swoich tam mężów, partnerów. Różna jest otwartość i czasami dla tego człowieka z boku to może być w ogóle abstrakcja, że tam w środku się coś rodzi. Że ja mam takie wrażenie, że bardzo często mężczyźni to w ogóle dochodzą do tego etapu, będę ojcem, jak już to dziecko się urodzi i nagle dostają je na ręce. A wcześniej, że jest z tym trudność. I ja pamiętam, że się tak troszkę zafiksowałam, że tak chciałam, żeby Szymon co wieczór czytał tam książeczki, żeby głaskał, żeby tego... A to jeszcze chodzi o jego potrzeby. Czy on na przykład z taką częstotliwością chce te rzeczy robić? Więc znów w takim duchu przyzwolenia, rozmowy, żeby to się nie działo też pod przymusem, że wy sobie wyobraziłyście właśnie, że jakieś tam miłosne akcje z brzuszkiem będą odchodzić i nie wiadomo jakaś czułość, a partner na przykład nie jest jeszcze na to gotowy, bo on potrzebuje tego, nie wiem, tygodnia, żeby podejść do was i słuchaj, czy mógłbym się tam położyć, albo czy mógłbym dać całusa, albo tak, po prostu zrobić to. Tak, u nas był też taki przełom chyba właśnie na jednym z USG, chyba tym pierwszym, że też ja i mąż tak mocno poczuliśmy, że to jest dziecko. No bo też wcześniej oglądasz kropeczkę, no to umówmy się. Ale też to jak można nawiązać tą więź i jakby wprowadzić męża, partnera do tego, że zostanie ojcem, to jest kompletowanie wyprawki. I teraz możecie to robić razem. Możecie razem właśnie zastanawiać się, a jaki wózek, a jakie łóżeczko. Możecie skręcić to łóżeczko razem. Ja powiem tak, że właśnie w duchu tego, co Agata powiedziała, że trzeba rozmawiać. U nas to było tak, że jakby mój mąż nie jest zakupowy i on nie miał potrzeby kompletowania tej wyprawki. I to spadło na mnie. I w sensie ja byłam przeszczęśliwa, bo ja uwielbiam znowu wybierać, nie wiem, tam potem prasować, składać i tak dalej. Natomiast on skręcił łóżeczko i to on wybrał wózek. I dla mnie to było okej, dla niego to też było okej, ale być może wasz partner jest taki, że chciałby bardziej partycypować w tym. Bo to też jest fajny moment na to, żeby rozmawiać o dziecku, żeby robić coś dla niego.
U mnie łóżeczko skręciłam sobie sama, bo mi przyszło chyba na miesiąc przed porodem. I tak zobaczyłam, że tak, a to sobie skręcę łóżeczko, skręciłam je i tak, przecież nie będę ich teraz rozkręcać. I nim Szymon wrócił z pracy, ja poprzesuwałam meble w sypialni i wstawiłam to łóżeczko. I potem dostałam ochrzan, że przecież jestem w ciąży, nie powinnam przesuwać tak ciężkich rzeczy. No ale to było takie wow, w tym łóżeczku za niedługo będzie leżeć jakieś dziecko. A jeszcze druga rzecz, a propos kompletowania wyprawki, to ja bardzo dużo ubrań dostałam, bo raz właśnie po siostrach, a dwa szwagierka też poprzynosiła bardzo dużo ubrań. No i wzięłam te wszystkie ubrania do salonu, rozłożyłam, bo chciałam posegregować według rozmiarów, żeby za każdym razem nie przeglądać iluś tam toreb. No i wody mi odeszły i nie mogłam tego skończyć. I pojechałam do szpitala po prostu i zostawiłam zawalony salon wyprawką, więc mój mąż był zaangażowany. Ale posprzątał to, czy zostawił? Włożył do toreb i zniósł do piwnicy. No to częściowo posprzątał. I tak samo jeszcze, jeżeli chodzi o to nawiązywanie właśnie relacji partner-dziecko, to kompletowanie wspomnień. Takie hasło. Aha, tak, no. Że jeżeli robicie to razem, to on też znowu bardziej partycypuje w tym wszystkim. I o co chodzi z tym kompletowaniem wspomnień? No, u nas przy drugim dziecku, przy pierwszym, nie wiem, czemu się nie zdecydowałam, żałuję tego bardzo, to była na przykład sesja ciążowa. Z brzuszkiem, wtedy już ze starszym synkiem. I to jest takie fajne, bo to zostaje gdzieś tam na dłużej i też jakby atmosfera tego wszystkiego jest taka... To jest takie trochę intymne, trochę takie... Tak, bo to się już robi w trzecim trymestrze, jak masz taki dość spory brzuszek, żeby to fajnie wyszło, więc już... Ta intymność taka. Nawet jak to wyście mieli, wyrobiliście na zewnątrz, w sensie w plenerze, to i tak ta intymność jest. Jest to bardzo... No, uważam, że naprawdę, jeżeli tylko macie takie możliwości, zróbcie. Tak samo znowu przy Teosiu to robiłam, przy Julku tak bardzo wybiórczo. Robienie zdjęć brzuszkowi. Tydzień po tygodniu, czy miesiąc po miesiącu, żeby patrzeć jak rośnie i potem możecie sobie porównać z jakimś tam czasem, jak ten wasz brzuch się rozwijał. Nie wiem, czy ty to robiłaś. My mieliśmy taki plan, ale trochę gorzej nam wychodziło. Kupiłam jakieś kredki do skóry, one jakoś słabo rysowały. Były plany, pojedyncze zdjęcia są... Coś by się uzbierało pewnie. Coś by się uzbierało, ale to nie ten taki efekt, że no takie wow czasami ludzie wymyślają w internecie. Można było w sumie wpaść na pomysł i to skopiować. W sensie tam sobie wziąć czyjś pomysł i zrobić według niego. Jeżeli jeszcze chodzi o takie kolekcjonowanie wspomnień, to myślę, że fajnie jest też notować pewne rzeczy, bo możemy zanotować, kiedy na przykład dziecko pierwszy raz się ruszyło, ale również to, co poczuliśmy, gdy okazało się, że to jest, nie wiem, chłopiec, dziewczynka, albo gdy odpukało na brzuchu, że to jest coś, co zostaje na całe życie. I ja jestem pewna, że dziecko kiedyś będzie miało takie okresy, że będzie się o to pytać, jak to było, jak to przeżywałeś. A na przykład samo będzie oczekiwało na swoje dziecko i będzie ciekawe. Tak, to podpytywało, tak? A jak to było u ciebie, mamo, nie? Tak, nasza mama nie była nigdy w ciąży. To takie, tak, taki żart rodzinny. Tak, bo nasza mama nic nie pamięta ze swoich ciąży, więc się śmiejemy, że nasza mama nigdy nie była w ciąży. Ale też chyba wtedy się po prostu tak tego nie celebrowało. Tak, no. To jest to słowo. A pamiętasz ten moment, kiedy się dowiedziałaś, że Klara będzie Klarą? Znaczy w sensie, że nie będzie dziewczynką. Pamiętam, że leżałam wtedy u pani ginekolog. No, to myślał się. Wiesz co, u nas chyba było tak, że najpierw było, że może być chłopiec, a potem, że nie, że jednak dziewczynka. Ja się cieszyłam, bo co by nie było, to bym się cieszyła, ale faktycznie gdzieś z Szymonem cały czas mieliśmy w głowie, że chcemy dziewczynkę i tak się udało. No to u nas było tak, że przy Teosiu myśmy chcieli mieć chłopca, ale pani nam powiedziała, że tam na 80% to będzie dziewczynka i zafiksowaliśmy się na tą dziewczynkę. Jak poszliśmy na kolejną wizytę i pani nam jeszcze nie zdążyła powiedzieć, że to będzie chłopak, a myśmy już to widzieli, to miałam takie coś, że tak przez kilka dni czułam taki jakby, no nie wiem, taki dyskomfort, nazwijmy to. Ale teraz sobie po prostu tego nie wyobrażam. Natomiast w związku z tymi doświadczeniami ja przy drugiej ciąży nie chciałam wiedzieć, dopóki nie będzie wiadomo na 100%. I już potem po fakcie dowiedziałam się, że znowu było tak, że na 80% miała być dziewczynka, a jak poszliśmy, to na 100% chłopak. Tak, no ja miałam taką koleżankę z pracy, która w ogóle nie chciała wiedzieć, jaką ma płeć. No to jest takie dla mnie... Ja bym chyba nie wytrzymała, musiałabym wiedzieć.
No ale jakby to każdy wybiera tak, jak chce. Na pewno to też jest jakieś takie magiczne przeżycie. Tak, no nie można sobie, rodzisz sobie i nagle... A z drugiej strony ta płeć w sumie nie jest taka istotna, tak? To tak. Chodzi o to, że to jest twoje dziecko. To tak jak pamiętam, jak ja byłam w drugiej ciąży i się dowiedziałam, że to jest chłopak. I wtedy pamiętam, że wszyscy tak... Jak mówiłam, że to chłopak, to wszyscy tak... A, to pewnie chciałaś dziewczynkę. Albo coś takiego... A, to trzecia będzie dziewczynka. A ja sobie myślałam, ale o co im chodzi? Ja jestem przeszczęśliwa, że mam chłopaka drugiego. No, no dokładnie. Dobra, ja myślę, że na dziś to będzie koniec. Właściwie, jak widzicie, to była taka luźna rozmowa o tym, jak to u nas wyglądało. Może napiszcie nam na przykład swoje najlepsze wspomnienie z ciąży albo jakąś taką śmieszną anegdotkę. Tak, no byłoby fajnie. I też mamy nadzieję, że chyba w szczególności tych relacjach z partnerami, że też sobie weźmiecie to, że fajnie się pytać ich o to, jak oni się czują w pewnych sytuacjach, angażować ich też w ten cały okres ciąży i spuścić trochę. Jak macie hormony, dajcie im też odpocząć, nie wymagajcie od nich za wiele, bo oni też się przejmują tym, co się z wami dzieje. I też często tego nie rozumieją. Tak, tak, bo to wydaje się takie abstrakcyjne dla nich. No i tyle. A poza tym to zapraszamy do naszego newslettera, bo tylko wtedy będziecie wiedzieć, kiedy pojawi się nowy odcinek. Prosimy też o ocenianie naszego podcastu. Jest to dla nas ważna informacja, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Zawsze możecie też o tym do nas napisać. Tak. No i tak jak mówiłyśmy, napiszcie jakąś fajną anegdotkę albo swoje najlepsze wspomnienie z ciąży. A na dziś dzięki.